Siemano wszystkim, z tej strony Piorun. Powiem wam tak, wiecie gdzie jesteśmy? Powiem wam szczerze, że przyjechałem tu specjalnie. Jesteśmy w Zofiówce pod Otwockiem. To jest szpital psychiatryczny Zofiówka. Przyjechałem tu specjalnie, żeby wam pokazać jak to się zmieniło. Sobie oczywiście postawiłem rower, bo wiecie, deszcz pada. Raczej nikt go nie zabierze, ale sobie go przestawię gdzie indziej, żeby miał go na widoku. Bo ja wiem, że w tej miejscowości Śródborów to złodziej jest od groma. Tu mamy pomieszczenia, ale tu nawet nie ma co doświetlać, bo tu nic nie ma. Powiem wam tylko tyle, że wszelkie artefakty na filmie, które się mogą pojawić, trzaski, jakieś dziwne odgłosy, jak stukanie, strzelanie czy coś takiego, to jest właśnie aktywność sił manifestujących się w tym obiekcie. Oczywiście łazienki w tak agonalnym stanie. Nie ma czego tu za bardzo pokazywać. Tu zaraz powiem wam szczerze, obok Zofiówki jest kaplica satanistów, gdzie też sobie pojedziemy. Nic tu nie ma oprócz graffiti. Kolejne pomieszczenie, w którym nic nie ma. Słuchajcie, jeżeli chodzi o duchy i takie inne rzeczy, to tak. Jest tu. Duchy zmarłych pacjentów, którzy zostali rozstrzelani przez SS-manów w tym szpitalu, bo panowie Niemcy zrobili sobie tu egzekucję zbiorową ludności. I te duchy tych pacjentów są tu dalej. Dowody na to? Proszę bardzo. Kamery, które nagle tracą baterię, tak jak i moja. Teraz wam pokażę moja kamerka. Może jakoś do światła stanę. O, moja chińska kamerka marki Tracer. O, tak będzie lepiej chyba widać. O, podejdę do światła, będzie o wiele, wiele, wiele. O, marki Tracer, rzekomo HDR i tak dalej. Po prostu padła. Słuchajcie, ona miała pełną baterię. Teraz wam ją włączę. Ona miała pełną baterię. Zobaczcie. Ona miała pełną baterię. Jak tu przyjechałem i wszedłem do środka, to momentalnie jedną kreskę już tylko miałem. Więc wolę jej nie żyłować już bardziej. Miałem to nagrać kamerką, ale nagrywam telefonem. Czyli nic nowego. Zobaczymy sobie co jest dalej. Wiecie, ja wiem, że może tu nikogo nie być, ale wiecie, nie zostawię roweru tylko po to, żeby mi go No. Nic nie ma, kolejne pomieszczenie. Wiecie, ja nie będę robił nie wiadomo jakiego filmu dokumentalnego o tym budynku, bo to nie ma sensu. Byłoby to bezsensowne totalnie. O. I uważajcie jak chodzicie, możecie sobie ręce i nogi połamać. Powiem wam tak, najgorsza jest piwnica. Jeżeli niektórzy wiedzą o co chodzi i ten słynny korytarz, co w nim podobno białą damę jakąś było widać czy coś takiego. Nie wiem, bo nie widziałem. Kolejne pomieszczenie, nic nowego, korytarz. Kolejne pomieszczenie. Więc ja teraz zamykam swoją buźkę i słuchajcie odgłosów na filmie.
I zobaczcie, tak się kiedyś piętra budowało na tej zasadzie, a nie jak teraz macie gotowe stropy. Powiem szczerze, widać, że nielegalny proceder kwitnie na całego. No bo tak, to by szukał w takim miejscu. Nic tu nie ma. Idziemy na górę. Dół już wam pokazałem cały. Słuchajcie, takie moje sprostowanie. To nie jest wina, że mam brudny obiektyw w telefonie, tylko to jest folia naklejona na obiektyw, bo jestem przed naklejeniem szkła ochronnego na obiektyw aparatu, więc sorry bardzo, wybaczcie za to, ale wolę, wiecie, nie zarysować. Nagrywam to w 1080p w 60 klatkach, więc będziecie mieli piękne, czyste nagranie. Kolejne pomieszczenie, w którym nic nie ma. Ja to tak pokazuję, jak ja to widzę, więc uważam, że nie ma tu nic zbyt ciekawego. No i to jest to miejsce, gdzie pan Pike w swoim kostiumie lekarza z XVI wieku odprawiał tu różne dziwne rzeczy. To jest to słynne graffiti i to drugie, które powstało wtedy. I to jest to słynne miejsce, ten pokój, w którym mam zdjęcie swoje słynne z rowerem, gdzie tu kiedyś byłem pierwszy raz. Powiem wam tak, to co tu się dzieje, to moja prośba do was, nie próbujcie kopiować tego, co tu się odwala w nocy, bo tu się, powiem szczerze, dzieją sabaty czarownic, wzniesienia chwały ku szatanowi i tak dalej, więc ja ostrzegam. O, a to coś dziwnego, sosna se rośnie na murze, jak zapuściła korzonki. I moja prośba w nocy, nie wchodźcie po tym budynku, bo zobaczcie, co się dzieje na poddaszu. Powiem wam, kiedyś te poddasze to był jeszcze drewniany strych ogromny, a w którymś roku wybuchł tu pożar. I zobaczcie, w kilka lat, dosłownie w 8 lat, tak wygląda szczyt budynku, porośnięty dosłownie. Dosłownie porośnięty lasem. Ten budynek niedługo się zarwie sam pod sobą i rozpiździ się w drobny mak. Jak sami zresztą widzicie. Idziemy. To jest właśnie Zofiówka. Ten film, który dzisiaj kręcę, robię ku ogólnie pamięci tego miejsca, że kiedyś takie miejsce jak Zofiówka istniało i tam działy się takie rzeczy, że niejednemu człowiekowi włosy na głowie by wyleciały. I uważajcie na to zejście, bo ono jest bardzo strome i nie chodźcie nocami po tym obiekcie, bo możecie sobie kark skręcić. A za to ja nawet odpowiedzialności żadnej nie biorę. Ostrzegałem was zawczasu. No i kolejne pomieszczenie, w którym nic nie ma. Wow! Dobre, mocne. No, oprócz, wiecie, sterty gruzu, porozwalanych ścian. To się niedługo zarwie, jeszcze kilka lat i będzie tu jak w heavy metal. Tu, powiem wam tak. Tu kiedyś dało się przejść.
Była taka kładka zrobiona z desek i nie tylko. Dlatego moja prośba, nie chodźcie tędy w nocy, bo któryś jak spadnie, to będzie kataklizm. Dosłownie. Jesteśmy na samym szczycie budynku. Tam oczywiście nic nie ma, puste pomieszczenie. Pokazywałem wam to. Jak ktoś myśli, że tam pod podłogą coś jest, to jest w błędzie. Tam już nawet wchodziliśmy i tam nic nie ma. Taki szyb techniczny. Jakieś rury, coś tam szło na pewno. Klatka schodowa. Tą klatką sobie zejdziemy na sam koniec. Przyjechałem tu tylko dlatego właśnie w taki dzień jak dziś, że pada, bo wiem, że nikt tu nie chodzi. To oczywiście przypominam, że jesteśmy na szczycie budynku. Parter i pierwsze piętro już oblecieliśmy. Teraz jeszcze zostaną nam słynne piwnice, gdzie naprawdę czuć, że coś jest tam nadnaturalnego. Nie ma to jak przechodzić przez dziurę w ścianie. Nie daj Boże, ktoś by wypadł stąd, to leci prosto w dół. Więc ja jeszcze raz ostrzegam, proszę was, uważajcie, jeżeli tu będziecie chodzić. Jeszcze raz przypominam dla oglądających, że wszelkie trzaski, piski i różne anomalie dźwiękowe, które mogą się tu pojawić oprócz mojego głosu i od głosów chodzenia po tych pomieszczeniach, to wszystko będzie efekt nadnaturalny, który tu się dzieje. Różnego rodzaju anomalie magnetyczne, nadprzyrodzone i nie tylko. Szkoda, że nie mogę włączyć latarki, to byście coś ciekawego zobaczyli. Tędy zresztą byliśmy, szliśmy. Wiecie, ja mam doskonały słuch i będę słyszał, jak tam ktoś będzie chodził. Dobra, to już byliśmy, to idziemy teraz na sam dół. Ja już powiem wam szczerze, miałem film, gdzie pokazywałem tam piwnicę. No i słynna piwnica. Słynne piwnice. A zejdziemy w sumie. Oczywiście zderza od jakiegoś samochodu. No i już praktycznie ciemnia, powiem wam szczerze.
Zobaczymy, czy mogę sobie włączyć doświetlanie. No nie mogę. No nie mogę włączyć doświetlenia, to zastopuję po prostu w programie, w telefonie, złączę te dwa filmy ze sobą. I to będzie jedynie, co mogę zrobić, no bo słuchajcie, no tu gdzie jest światło, to wam mogę to pokazać. Jest tu straszny burdel, można tu nadepnąć na byle co. O, wielka dziura w podłodze. Sterta niczego. Kolejna sterta niczego. Gruzowisko ogromne. Ale tu dalej, jakbym chciał już iść, to słuchajcie, to muszę film zastopować, bo wam nie pokażę, jak piwnice wyglądają. No to stopujemy. I cześć wszystkim, jestem z powrotem. Jeszcze jesteśmy w piwnicach Zofiówki. No i teraz polecę wam, słuchajcie odgłosów, które będą się wydarzać podczas mojego spaceru przez piwnicę, bo dopiero będzie ciekawie. Kolejne miejsce, w którym nic nie ma. Teraz zamykam gębę. I słuchajcie odgłosu, bo będę przechodził przez piwnicę, tą nawiedzoną piwnicę, którą wszyscy tak mówią. Siądę sobie na murku. Krótkie sprostowanie. Jestem teraz w tym słynnym korytarzu w Zofiówce, w którym kiedyś był zespół z Strefy 11, z Niedowiary. I medium tu, w tej piwnicy, w tym miejscu, w panice zaczęła uciekać z tym ekipą telewizyjną. Ona powiedziała, że są tu rzeczy tak potężne, że ona sobie nie wyobraziła konfrontacji z nimi. A ja jako piorun burza elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości, się skonfrontuję, bo nieraz tędy chodziłem i czuć, że coś tu faktycznie jest. Podejrzewam, że to są duchy pacjentów. Szacunek im wielki składam. I teraz się zamykam, a wysłuchajcie, co tu się będzie odczapowało. Tu są też inne, słuchajcie, pomieszczenia tej piwnicy. Oczywiście przychodzą tu, słuchajcie, różnego rodzaju hieny cmentarne i nie tylko. Tylko po to, żeby ukraść coś albo powynosić resztki. No i ogromny śmietnik, nic ciekawego. No i tu jest dalszy kawałek tej piwnicy. Mówię, ten budynek niedługo się zarwie pod swoim własnym ciężarem. Nic ciekawego. Opony różnego rodzaju. Powiem wam tak, ja mam i tak mocny flash w telefonie i on dobrze daje, ale te ściany są tak uwalone i brudne, że nawet światło, zobaczcie, tu ginę. To jest wszystko opalone, tu był pożar. Tu szalał taki pożar, że wy sobie nawet nie wyobrażacie.
Kolejne miejsce, w którym nic nie ma. No i kolejne pomieszczenie. Tam jest ten słynny... O, ktoś by poznał te ściany. Tam jest ten słynny korytarz. Jeszcze raz się z nim przejdę, żeby wam pokazać, że to jest ten słynny korytarz w Zofiówce, którym właśnie ta ekipa telewizyjna z serialu na TVN-ie Nie do wiary uciekła z piskiem opon. Medium, która tu była, to widać było po niej, że dosłownie jej włosy stanęły dęba. Ona w popłochu stąd uciekła. No i od tamtej pory praktycznie dużo ludzi, włącznie z Atorem Woźniakiem, tu przyjeżdża i robi filmy o tym miejscu. Ja powiem szczerze, że o tym miejscu powinien powstać film dokumentalny, trwający 1,5 godziny, bo tu jest tyle materiału filmowego, że powiem szczerze, naprawdę upamiętnienie tego miejsca to jest najważniejsze, co można jedynie już zrobić. Zobaczcie, jeszcze raz przeszedłem tą piwnicę i te słynne przejście w ścianie. O. I idziemy jeszcze raz z powrotem. Słuchajcie, ja się nie boję duchów i tak dalej. Wierzę w duchy, demony, piekło, niebo i tak dalej. I wiem o tym. Tylko po prostu akceptuję to, że takie siły są i tyle, no. Jeżeli po prostu będziemy żyli w strachu przed wszystkim, to ten strach zacznie nam płatać figle. A mianowicie zaczniemy widzieć duchy, demony i tak dalej. Prosty przykład psychologiczny. Jeżeli jedna osoba coś pokaże na niebie, to nikt nie zareaguje. Ale jeżeli 15 osób pokaże coś na niebie, czego nawet tam nie ma i nie widać, to wszyscy zaczną patrzeć w ten jeden punkt na niebie. To jest właśnie zbiorowa halucynacja i ogłupienie społeczeństwa. Co stosuje nasz rząd? I zobaczcie, przeszedłem słynną piwnicę w Zofiówce i żyję, i jestem cały i nic mi nie jest. Oczywiście, jak to się mówi, tarczę miałem cały czas rozpostartą wokół siebie, więc jeżeli coś by chciało mnie dopaść, to i tak by się nie mogło przebić przez nią. Kolejna sterta butelek, szkieł i tak dalej. Nic ciekawego. No i ogromna sterta piachu w tym miejscu jest. Kolejne pomieszczenie, w którym jest sterta kabli, jakiś gruz i ogromny śmietnik. Powiem wam tego. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny, gdzie medium pokazywała, jakie techniki wykonywać, żeby wokół siebie wytworzyć pole ochronne, żeby duchy i inne byty nie mogły zrobić. Zrobić nam krzywdy. I po prostu ja się tego nauczyłem i wiem, że to działa. Wiem, że ta moja metoda działa. I to jest najważniejsze. Ciekawe, czy rower stoi. Zobaczcie, stoi cały i zdrowy, nikt go nie ukradł. To jest najfajniejsze. No. I powiem wam tak, przeszedłem całą tą Zofiówkę, słynne piwnice. I powiem wam szczerze, nic mi się nie stało, jestem cały i zdrowy. Jeżeli naprawdę ktoś wierzy w duchy i demony i ubzdura sobie, że takowe u niego siedzą w domu, to nawet sama wyobraźnia powoduje to, że zaczynamy widzieć duchy i różne takie rzeczy. Słuchajcie, ja nie twierdzę, że demony i duchy nie istnieją, ja tylko mówię, że wiele rzeczy da się wyjaśnić naukowym sposobem i w racjonalny sposób.
No, oczywiście wierzę w opętania, ale powiem wam szczerze, wiele tych opętań można wytłumaczyć chorobami psychicznymi i nie tylko. Dlatego zawsze księża kierują taką osobę na przebadanie najpierw u psychiatry, a dopiero potem, jeżeli psychiatra, lekarz nie znajdzie żadnego racjonalnego wyjaśnienia, to wtedy dopiero egzorcysta podejmuje pracę. Na tym to właśnie, moi kochani, polega. Chciałem wam to wyjaśnić mniej więcej w fajny sposób. No. No więc oblecieliśmy sobie praktycznie całą Zofiówkę. Bierzemy wehikuł czasu i będziemy uciekać do domu. A, gdzie ja idę? A, zapomniałem, to nie tu. Powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie tu jest czasem się pojawić. Szczerze, powiem szczerze, zawsze chciałem się przejechać tędy rowerem. Postawię go tu na chwilę, bo wam obiecałem coś i głupio, powiem wam szczerze, byłoby się nie wywiązać z tej. Czekajcie, nie o to mi chodzi. Z tej obietnicy powiedziałem, że zejdziemy klatką schodową. Ona jest jeszcze w pełni sprawna, więc mi tam, wiecie, rybka. To są potężne schody, więc one jeszcze wytrzymają. Oczywiście nie będę szedł typowym wojskowym krokiem, żeby w te schody nie wiadomo jak. Jesteśmy znów na szczycie. A teraz zejdziemy z powrotem tymi schodami. I rower znów stoi. Nikt go nie ukradnie, bo tutaj akurat w taki dzień jak dzisiaj nikogo nie ma. Więc ja jestem spokojny. Okej, no dobra, no to co? Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jeszcze zrobimy rundkę wokół samego zakładu. Powiem wam szczerze, to już będzie mój ostatni film na temat Zofiówki, bo to nie ma sensu, powiem wam szczerze, tu co roku przyjeżdżać i pokazywać tego miejsca, bo byłoby to po prostu bezsensowne według mnie. I tyle. To jest właśnie słynna ta Zofiówka. O, tak kawałek, zrobimy rundkę. Wiecie, no widzieliście kamerkę, szlak trafił, więc dzisiaj jest niedyspozycyjna. Tu byliśmy. Zrobimy nawrotkę. Ostatni raz tu przyjeżdżam, bo to nie ma sensu jeździć do tego miejsca, bo to już, to miejsce się już wypaliło. Szczerze, naprawdę to miejsce się już wypaliło dawno temu. I tyle. Powiem wam tak, kto chce, może tu przyjechać, może sobie to zwiedzić. Ale ja tylko powiem, uważajcie na siebie, bo zrobienie sobie krzywdy nie jest trudno.
No i kolejny budynek. Oczywiście muszę zwolnić odrobinę, bo słuchajcie, tu są cegły, drzewa połamane. W nim oczywiście nic nie ma, nawet nie będę tam wchodził, bo już kiedyś tam byłem. Nic nie ma ciekawego. Więc wejście jest tu bezsensowne, jak uważam. No i wyjeżdżamy z Zofiówki, więc tutaj kończę. Trzymajcie się.